tu Ania Zielińska. Słuchajcie, jedną z moich wielkich pasji są rośliny. Mam roślin w domu bardzo, bardzo dużo w każdym pomieszczeniu. Szczególnie spośród roślin lubię pnącza, czyli wszystkie te rośliny, które mają długaśne pędy i się pięknie, malowniczo zwieszają ze wszelkich makram, półek itd., itd. I dzisiaj chciałam Wam pokazać niewielki wycinek mojej kolekcji. Chciałam zaprezentować Wam top moich aktualne moje top 5 pnączy w domu. Mówię aktualne, bo to się u mnie zmienia bardzo często. Ja w ogóle jestem taka, że ja często swoje rośliny przestawiam, zmieniam im aranżację, kompozycję. Raz je daję w osobnych doniczkach, raz wrzucam wszystkie razem. No cały czas coś przy nich majstruję i zmieniam. To nie jest tak, że one mają jedno takie stałe miejsce i tam sobie żyją przez 20 lat. No i zmieniają się też moje upodobania. Raz mi się podoba to bardziej, a potem to, bo dałam nową osłonkę, a coś przestawiłam w nowe miejsce i nagle jest tak. I zawsze mam takie roślinne, właśnie aktualne faworytki, które, na które najbardziej lubię się patrzeć. To są takie punkty w przestrzeni, gdzie po prostu są takie idealnie zrobione i je lubię, a z kolei niektóre rośliny mnie denerwują, bo jeszcze tak nie do końca, na przykład są w osłonce, która mi pasuje i którą bym chciała tam widzieć, albo coś mi kompozycyjnie nie gra. No i wtedy to mnie tak męczy, przechodząc po mieszkaniu, widzę to, widzę raz setny, dwusetny i w końcu za którymś razem kiełkuje mi pomysł w głowie, co mogłabym robić, no i robię i zmieniam. Ale aktualne top 5 Wam pokażę, tych, z których jestem w tej chwili zadowolona. Na miejscu piątym jest Philodendron scandens. To jest przepiękna roślina o dużych, gładkich, sercowatych liściach. I podoba mi się, bo jest bardzo długi i ładnie rośnie, bezproblemowo. On stoi w sypialni moich córek, na szafce, na takim regale z książkami i z zabawkami. I jest lekko jeszcze osłonięty firanką. No i tak sobie malowniczo wzdłuż tej firanki właśnie się zwiesza, to też mi się podoba. I lubię bardzo też tę osłonkę, która jest, ma taki niejednolity kolor, jest taka błękitna, wrzucik i jeszcze ma taką trochę vintage tutaj, taką obramówkę, niby przepalaną trochę. Bardzo ładna jest ta osłonka, jakoś tak mi pasuje do tego filodendrona. I to wszystko w kupie razem, jeszcze przy tej firaneczce, podoba mi się. Dobra, teraz będzie top numer 4. Numer 4 to są znajdy, które gdzieś tam były przemarznięte trochę, takie nie do końca byłam pewna, czy coś z nich będzie, gdzie się przygarnęłam i postanowiłam je posadzić w jednej doniczce. Doniczka ma odpływy, to jest generalnie, no właśnie najbardziej mi się podoba ta kompozycja z uwagi na tą osłonkę. Bo sama kompozycja jest dla mnie trochę zbyt pstrokata, ja jednak nie lubię, jak tak jest dużo wymieszane, wolę takie mono kompozycje. A tutaj mamy tak, mamy Epipremnum Happy Leaf, Aureum, mamy Golden Potosa i mamy jeszcze Philodendrona scandensa Lemon Lime. No i tak starałam się je tak w miarę dobrać, żeby te przejścia były płynne, żeby nie było tak całkiem wymieszane, że jeden pęd tego, drugi tego, potem znowu to samo i tak to idzie od bieli przez zieleń aż po żółć, więc i tak jeszcze wygląda to w miarę spójnie, ale i tak jak dla mnie jest trochę zbyt pstrokato. Natomiast je lubię dlatego, że one były właśnie takie przybiedzone, takie nie byłam pewna, czy coś z nich będzie. O, może tu Wam... A, tu jeszcze jest w ogóle Syndapsus argyraus, już zapomniałam o nich. A one zaczęły rosnąć, słuchajcie, w którymś momencie. Co miało zgnić i paść, to padło i zgniło. Jeszcze tutaj był na przykład Epipremnum Enjoy, ale cały padł, umarł. Musiałam go powiem... O nie, chyba jeden pędzik został. Jeden pędzik się ostał, dobra. No, ale one zaczęły rosnąć i za to też je lubię, że były tak na granicy śmierci, ale się ogarnęły, wykazały się wolą walki, wolą życia i zaczęły rosnąć. Ale najbardziej lubię w tym wszystkim tą doniczkę. To jest, słuchajcie, taka kaktusierka typowa z czasów PRL-u, którą kiedyś sąsiadka, która się stąd wyprowadziła, zostawiła na korytarzu. No i ponieważ tam no, nikt się tym nie zajmował, roślina, która tam była, padła, no a ta pani się wyprowadziła, już jej nie ma od paru lat, no to w końcu przygarnęłam tą doniczkę. Stwierdziłam, że chyba mogę. Jest przepiękna, po prostu uwielbiam ją. To jest moja chyba ulubiona osłonko, doniczka w całym domu. Uważam, że jest piękna. Numer 3 to jest Epipremnum Marble Queen, które jest bardzo ładnie rozrośnięte, gęściutkie.
długaśne i za to je lubię. Wisi w dość ciemnym miejscu, ale mimo to rośnie, ma się dobrze, jest coraz dłuższe, jest po prostu piękne. I później Wam pokażemy na przybitce, ono, bo tutaj mam, no nie miałam jak wziąć razem z osłonką, ono wisi w takiej przepięknej osłonce z Bloomingvilla, takiej jakby mosiężnej i to też dodaje, robi robotę, tak? Jakby całość, kompozycja tej rośliny z tą osłonką jest po prostu dla mnie mistrzowska, ona wisi nad moim łóżkiem, więc codziennie po obudzeniu się na nią gapię i bardzo mnie to wprawia w dobry humor. Lubię w ogóle ładne osłonki. Numer 2 to jest kompozycja, którą bardzo niedawno wykonałam. Tutaj nazbierałam dużo sadzonek Philodendrona scandens Brazil. Tutaj jeszcze jest cały taki, taka dłuższa część. Aż mi to ciężko Wam jakoś pokazać. O, właśnie kawałek pędu się niestety odłamał, ale to nic, pójdzie do ukorzenienia, nie szkodzi. Tak to wygląda. No i to mi się podoba z uwagi na to, że jest tak bardzo gęsto, że tych sadzonek jest tutaj super dużo, ale też bardzo lubię tą osłonkę. Ona jest taka jakby kamienna, pozdzierana, tak jakby stary jakiś mur poddrapywany trochę. To jest idealnie po prostu mój klimat naszego mieszkania. No i dodatkowo jeszcze fajnie uważam, taka właśnie zgaszona osłonka współgra z tą taką intensywną żółcią liści. Także to jest kompozycyjnie, mi się to bardzo podoba. Jeszcze to u mnie stoi na takim drewnianym stojaku, więc też jest fajnie, pasuje moim zdaniem. No i mój absolutny numer 1, to jest w ogóle moja ulubiona roślina, jaka jest. To jest Syndapsus trebi, który ma przepiękne liście. One są dość duże, grube, takie jakby błyszczące, srebrzyste, mają bardzo ładne wybarwienie. On też jest rośliną bezproblemową, która bardzo dobrze rośnie, szybko. I nigdy się na mnie nie obraża. I to on jest posadzony, tutaj jest dużo sadzonek. To nie jest tak, że to jest jedna roślinka. Tutaj jest tych sadzonek naprawdę dużo. One są posadzone po prostu do takiej zwyczajnej skrzynki balkonowej, która ma otwory w dnie i podstawkę. I to sobie stoi u nas nad gramofonem, na honorowym miejscu. Jeszcze mam drugą taką skrzynkę, w której też są, też jest trebi i jeszcze Piperenum Golden Potos. I to jest moja absolutnie ulubiona kompozycja w domu, no dlatego też jest nad kominkiem, nad gramofonem, naprzeciwko kanapy i zawsze jak siedzę na kanapie, to się tam patrzę i to jest mój chyba ulubiony punkt w przestrzeni w domu. No, to chyba tyle. Chciałam się pochwalić moimi pnączami. Bardzo je wszystkie lubię. Mam nadzieję, że Wam też się spodobały.